Ciao a tutti! Dziś o słowie piu. Słówko piu oznacza więcej albo bardziej. Jest wszędobylskie, ale też bardzo ważne. Przyjrzymy się podstawowym jego zastosowaniom i występowaniu. Więcej o piu, czyli piu di piu. Jeśli powiemy di piu. Di piu oznacza to, że czegoś jest więcej lub czegoś robimy więcej. Na przykład. Leggere di più. Czytać więcej. Leggere di più. Lavorare di più. Pracować więcej. Lavorare di più. Imparare di più. Nauczyć się więcej. Uczyć się więcej. Imparare oznacza uczyć się, przyswajać wiedzę. Di più. Leggere di più. Lavorare di più. Imparare di più. Il più possibile. Il più possibile. Możliwie najwięcej, możliwie jak najwięcej. Leggere il più possibile. Czytać możliwie najwięcej, najwięcej jak się da. Leggere Il più possibile. Imparare il più possibile. Nauczyć się możliwie jak najwięcej. Imparare il più possibile. Słówko possibile to oczywiście możliwie, możliwe. Il più possibile. Leggere il più possibile. imparare il più possibile Più tardi, później, più tardi. Tardi to jest późno. Un po' più tardi. Un po'? Trochę. Più tardi, później. Un po' più tardi, trochę później. Più tardi Un Po più tardi. Non c'è piu. Non c'è piu. Nie ma więcej. Już nie ma więcej czegoś. Na przykład. Non c'è piu, aqua. Nie ma już wody. Nie ma wody. Non c'è piu, aqua. Non c'è piu. Nie ma tutaj czegoś. Non c'è piu, aqua. Zwracam uwagę na już nieco bardziej zaawansowaną stronę tego. Aqua jest w liczbie pojedynczej, dlatego mówimy nonce, nie ma, nie jest. Jeśli to, czego nie ma, będzie w liczbie mnogiej, musimy powiedzieć non ci sono più, nie są. Son, ci sono più, nie są już. Nie są już. Na przykład soldi, pieniądze, nonci sono più. Soldi, non ci sono più. Pieniądze, już nie ma. Nie ma ich już. Już nie są. Jeśli mówimy o czymś w liczbie mnogiej, non ci sono più. Non c'è più. Non c'è più acqua. Non ci sono più. Soldi, non ci sono più. Non famy. più fame. Już nie jestem głodny. Głodna. Fame to jest głód, o to jest mam. Po włosku mamy głód. Nie jesteśmy głodni, a mamy głód. Non o più fame. Już nie jestem głodny. Non o più freddo. Już mi nie jest zimno. Nie jest mi więcej zimno. Tak? Można powiedzieć. Po włosku również mamy zimno. Nie jest nam zimno, tylko mamy zimno. Nono piu freddo. Nono più fame. Nono più fame. Nono più freddo. Nono più freddo. Mai piu. Nigdy więcej. Mai nigdy. Mai piu. Nigdy więcej. Non voglio vederlo mai piu. Nie chcę widzieć go nigdy więcej. Non voglio vederlo mai piu. Non voglio nie chcę wederlo widzieć go. Połączenie czasownika z zaimkiem. Vedere plus lo, vederlo. Mai piu. Nigdy więcej. Mai piu. Non voglio vederlo mai piu. Piu może występować z przymiotnikami oraz z przysłówkami. Z przymiotnikami, czyli jak i jaka, z przysłówkami, czyli jak. Jeśli powiemy piu velocemente, będzie znaczyło szybciej. Velocemente oznacza szybko, jak szybko. Più velocemente oznacza szybciej, bardziej szybko. Più veloce oznacza szybszy. Veloce to szybki. Più veloce, bardziej szybki, czyli szybszy. I pod spodem. Più lentamente, wolniej. Lentamente oznacza wolno, czyli jak? Wolno. Più lentamente, wolniej. Bardziej wolno, tak można powiedzieć. Più lento powolniejszy. Lento oznacza wolny. Piulento, lento bardziej powolny, czyli powolniejszy. Zauważmy, że to już jest stopniowanie przymiotników i przysłówków. Piu velocemente più veloce. Mente, piu veloce Più lentamente. Più lento. Niente di più. Nic ponatto. Nic więcej. Niente. Nic di più. Nic ponatto. Tak to tłumaczymy. Non conosco niente di più bello. oznacza nie znam niczego piękniejszego ponadto bardziej pięknego non conosco niente di più bello non conosco to znaczy nie znam niente niczego di più bello czyli piękniejszego ponadto bardziej pięknego niente di più non conosco niente di più bello I drugie sformułowanie. Piunięte. Nic więcej. Piu niente. Więcej nic. Tak? Dosłownie. Non faccio piunięte. Nie robię nic więcej. Non faccio piunięte. Non faccio. Nie robię Piunięte. Nic więcej. Czyli niente di più. Niz ponatto, niz więcej ponatto, più niente, niz więcej. Niente di più, non conosco niente di più bello. Più niente, non faccio più niente. I dalej stopniujemy przymiotniki. La città più bella del mondo. La città più bella del mondo. Miasto najpiękniejsze w świecie. Używamy tutaj prepozycjone di. Oczywiście w odpowiedniej formie. Del mondo. I drugie. La città più bella che ho visitato. Che ho visitato czyli miasto najpiękniejsze które jakie odwiedziłem odwiedziłam visitare znaczy w tym kontekście zwiedzać la città più bella che ho visitato i tutaj używamy che proszę zobaczyć jeżeli po tym stopniowaniu miasto najpiękniejsze występuje rzeczownik tutaj akurat mondo la città più bella del mondo używamy di jeżeli po tym porównaniu, po tym stopniowaniu występuje czasownik, czyli visitare, zwiedzać, używamy ke. La città più bella del mondo. La città più bella che ho visitato. Przyjrzymy się bliżej stopniowaniu przymiotników. Bella, piękna, piubella, piękniejsza, bardziej piękna. I na dole piubello. Piękniejszy, bello, piękny, piubello, piękniejszy. Zwróćmy uwagę na końcówki, właściwe dla rodzaju gramatycznego rodzaj żeński, rodzaj męski. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna tego zagadnienia dobrze, to znaczy końcówek właściwych rodzajowi męskiemu i żeńskiemu, to zapraszam na dwie pierwsze lekcje dla początkujących na moim kanale. Tam jest to omówione bardzo dokładnie. Piubella. Piubello. I teraz idziemy dalej. Piubella. Piękniejsza. La piubella. Najpiękniejsza. La più bella. Najpiękniejsza. Jeśli chcemy utworzyć stopień wyższy od bella, dodamy piu. Piubella. Jeśli stopień najwyższy, dodamy rodzajnik la, słówko piu i bella na końcu. La più bella. Najpiękniejsza. To samo z bello. Piubello. Piękniejszy. Il più najpiękniejszy. Stopień najwyższy, il più najpiękniejszy, potrzebuje rodzajnika il. Jest tutaj rodzajnik męski, ponieważ przymiotnik jest w rodzaju męskim. Più la più piękniejsza, najpiękniejsza. Più il più piękniejszy, najpiękniejszy. I teraz nasze stopniowanie przymiotników w pełnej krasie. Mamy trzech chłopców, od najmniejszego do największego. Przyjrzyjmy się stopniowaniu przymiotnika mały, piccolo. Pino e piccolo. Pino e piccolo. Pino jest mały. Pino e più piccolo. Di Marco e di Giancarlo. Pino è più piccolo. Di Marco e di Giancarlo. Pino jest mniejsze, più piccolo. Jest mniejsze od Marca e od Giancarla. Czyli po prostu Pino è il più piccolo. Pino e il più piccolo. Pino jest najmniejszy. Pino e piccolo. Pino e più piccolo. Di Marco e di Giancarlo. Pino e il più piccolo. Oto jak był stopniowany przymiotnik piccolo. Piccolo. Più piccolo. Il più Piccolo. Oczywiście analogicznie będzie ze słowem duży. Giancarlo e grande. Giancarlo e grande. Czyli Giancarlo jest duży. Giancarlo e più grande di Marco e Pino. Giancarlo e più grande di Marco e Pino. Giancarlo jest większy od Marka i Pina. Giancarlo è il più grande. Giancarlo è il più grande. Giancarlo è più grande di Marco e Pino. Giancarlo è il più grande. I kolejne, utarte użycie. Più o meno, mniej więcej, più o meno. O której będziesz o trzeciej più o meno alle tre. Mniej więcej o trzeciej. Parlare del più e del meno. Rozmawiać o wszystkim i o niczym. Del più e del meno. O wszystkim i o niczym. Più o meno. Parlare del più e del meno. I kolejne użycie słówka piu jako plusa. Plus. Due piu tre. To tyle co dwa plus trzy. Due piu tre. Piu trenta gradi. Plus trzydzieści stopni. Piu trenta gradi. Due piu tre. Piu trenta gradi. I sformułowanie, które można czasami usłyszeć. Non ne posso più. Już nie mogę więcej. Już nie dam rady więcej. Non ne posso più. Si dice così. Tak się mówi. Si dice così. Słówko così, następne słówko wszędobylskie, po prostu wszędobylskie, oznacza w ten sposób. W taki sposób. Myślę, że w jednym z kolejnych krótkich filmików zajmiemy się słówkiem Kozi. Teraz to już wszystko. NUNCE PIUNIENTE. Nie ma już nic więcej. Ale zapraszam na następne filmy. Grazie, grazie MILE, Ciao!